Na program zaprasza Pilsner Urquell. Nic nie pobije oryginału. Dzisiaj moim gościem jest czołowa postać polskiego dubbingu. Człowiek, który ma licencję na Kaczora Donalda, ale tak w ogóle to jest aktorem. Aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym, serialowym, growym. Co to znaczy, to za chwilę e, powiemy. Jednym słowem moim gościem jest Jarosław Boberek. Dzień dobry. Dzień dobry. Mniej więcej ta definicja się zgadza? Licencja na Kaczora Donalda, można tak powiedzieć? Zgadza się to, że jestem aktorem, a z tą licencją to jest, to jest bardzo takie szumne, dumne. Fajnie to brzmi, nie? Mam licencję. No, bo mam, nikt inny mam w Polsce wyłączność. nie ma prawa. Tak, ale na ogół też się tak zdarza z innymi postaciami, e, w wypadku których wygramy casting. No i jeżeli ta postać wraca, no to wiadomo, że sięgamy po tego aktora, który to wygrał, bądź też, no, zwyczajnie sprawdził się w tym. Ja tak podobnie mam licencję na Jackie Chana, więc jeżeli jest film, który trzeba w polskiej wersji udźwiękowić i gra Jackie Chan, no to wołają mnie. No i tam parę innych postaci też by się znalazło, no ale Kachor Donald to jest taka ikona świata animacji, więc... Tak. Oraz ikona każdego z nas, który oglądał filmy z Kaczorem Donalda. czy prawda jest taka, że nikt poza mną nie może kłapnąć yy, głosem Kaczora Donalda? No. I wrócimy do Kaczora Donalda, ale ja chciałem zacząć ab owo, czyli od początku. Tak się zastanawiam, co pan myśli, widząc dzisiaj Ukraińców uciekających z Ukrainy. Część z nich tu przyjeżdża po to, żeby, yy, żeby zostać na stałe, może w Polsce, może gdzieś w Europie. A wiem, że pan pochodzi z rodziny, którą można by określić przesiedleńcami z Wilna, a urodził się pan w Szczecinku, czyli na ziemiach odzyskanych. Tak. Jak się czuje taki człowiek, którego korzenie są gdzie indziej? Znaczy, ja mam dla nich przede wszystkim współczucie. To jest okropne i wstrząsające, że przy takim rozwoju cywilizacyjnym, takiej humanizacji świata. I Mówię oczywiście o tych regionach, no, takich, które się już jakoś tam odnalazły, ukształtowały, no, są... Jak to w pewnych kulturach się mówi, strefy kurzu, gdzie jest źle, jest głód, i no i tam bardzo łatwo o konflikt. No zwyczajnie ludzie walczą o jakiś lepszy byt i próbują wydrzeć komuś czego, coś, czego nie mają, ale no ta wojna tutaj pod naszym bokiem to jest coś, coś nieprawdopodobnego. No i no cóż, no wydarzyło się, jest yy... Sami Ukraińcy, sami zainteresowani, jak z nimi rozmawiałem, tak do końca nie wierzyli, że do tego dojdzie. No bo wiadomo, no, straszyć się można, szantażować i uprawiać tego typu, e, właśnie politykę szantażu, ale no jest, stało się, no i dochodzi do różnego rodzaju wynaturzeń, e, bestialstwa, no i ludzie uciekają. A jak to było w pana rodzinie? Czy, a w mojej rodzinie. Czy to nam... się czuło, że, że dziadek znaczy ja... jest z, yy, Dziadkowie w ogóle są z Wilna. Znaczy, tak naprawdę to ja bardzo długo nie, nie mogłem tego zrozumieć. Nie mogłem zrozumieć o co właściwie chodzi. Że dziadkowie są z Wilna i moja mama się urodziła w Wilnie, a ja się urodziłem w Szczecinku. No i takie stawiałem proste pytania, miałem takie proste yy, problemy. No dobrze, a, a czemu wy a nie, czemu wy się w Szczecinku nie urodziliście? No my nie mogliśmy się urodzić w Szczecinku. No i tam uruchamiają się jakieś opowieści na ten temat. To, trochę Ale... tajne opowieści, bo za komuny nie można było tak po prostu o tym opowiadać. No oni się jakoś tam chyba specjalnie z tym nie obnosili, no chociaż jak w wypadku takiej społeczności, która jest taką społecznością pionierską i przyjeżdżają ludzie ze wszystkich stron, jak do Klondike i mhm. rozpoczynają eksplorację tego terenu, który próbują oswoić, przywożą swoje zwyczaje, nawyki, kulturę. Mieszają się. Mieszają się. No i powstaje coś bardzo, bardzo dziwnego. Myślę, że towarzyszy temu też jakieś poczucie tymczasowości, mhm. bo nie wiadomo, czy zabawią tam dłużej, czy nie, a może znowu się coś zmieni, może znowu ich przepędzą, a może im się tu zwyczaje nie będzie podobało. No i tak. Ee, yy, no, do, dookoła otaczała mnie indoktrynacja, tak? że to jest nasz wschodni przyjaciel, i oni są dla nas tacy dobrzy, i oni nas wyzwolili. I ja dalej nie mogłem zrozumieć tego procesu, które, yy, którym poddano moich dziadków, że wrzucono ich z własnego domu. No ale potem, potem, potem to się jakoś tam zaczęło układać w taką sensowną całość. Byłem w ogóle też zaskoczony, że jest tyle niemieckości dookoła w tym Szczecinku. Jest cmentarz niemiecki. Skąd tylu Niemców? No i dopiero potem przychodziły od te wszystkie odpowiedzi na te pytania. Że to były tereny dawniej, hmm, ale oni na po... terenie Niemiec. Tak, i, ale moi dziadkowie bardzo tęsknili za Wilnem i Wilno było wszechobecne w domu, we w, w wspomnieniach, w jakichś drobnych pamiątkach. E, I cały czas e, żyłem obietnicą, że pojedziemy razem do tego Wilna, no przynajmniej ja z dziadkiem. E... Ale nigdy do tego nie doszło, no, nie zdążyliśmy. To ten wątek to był taki wątek przesunięcia i niepewności, ale był też wątek w pana y, domu rodzinnym, który zresztą bardzo mnie fascynuje i ciekawi, jak to jest, kiedy się ma ojca wojskowego, <grym> który z kolei <grym> powinien być takim <grym> elementem no, y, zdecydowanej stałości, twardości i pewności. Yy, no tak, powiem szczerze, że. To nie jest łatwa sytuacja mieć e, żołnierza w domu. Mhm. E, przede wszystkim bardzo często go nie ma, kiedy chciałoby się, żeby był. Cały czas służba, niedróżba. Ma e, do tego pewnego rodzaju nawyki wyniesione z pracy. E, ja nie twierdzę, że mój ojciec stawiał mnie bez przerwy na baczność, ale mój ojciec z urodzenia w ogóle był pedantem, więc dorzuciwszy do tego tę te profesję. To ja myślę, że miałem kumulację tej pedantyczności. Ale rozkaz czy prosił? Umiał prosić? No. Czy on prosił. On. No, on po prostu mówił, co trzeba zrobić. Nie czekał do mnie, nie wiem, wydając rozkazy. Ale był taki, no. no przejednany w swoich decyzjach i. Nie znosił dyskusji. No, jak coś miało być mm -hmm. zrobione, to, to właściwie bezdyskusyjnie. I trzeba tę meblościankę e, Fornirem przetrzeć. I to była moja domena. Ja tego nienawidziłem. Nawet zastanawiałem się kiedyś, że może odreaguję na tej meblościance jakąś siekierą. I ojciec mnie zabije, ale przynajmniej meblościanki nie będzie. A umiał się pan zbuntować i postawić, ojcu? No przez wiele, wiele lat nie, ale. Potem przyszedł taki czas, no i to jest taki smutny moment, ja mu wtedy bardzo współczułem, kiedy no po prostu stary lew musi odejść, no i... Walka samców. No tak, no i doszło do takiej, takiej sytuacji, Na no, tym bardziej, że byłem jedynakiem, więc no... No ta buława gdzieś tam, czy tam jak kto woli korona na mnie czekała i wiadomo było, że, że ten czas nadejdzie, ale no długo tata nie mógł się z tym pogodzić. A przy tym chcę powiedzieć, że byłem z niego ogromnie dumny, bo mimo, że byliśmy w jakiejś też sprzeczności ideologicznej, no bo mój ojciec, jakby nie patrzeć, był na usługach tego reżimu, tego systemu. Komunistycznego. Komunistycznego, ale był bardzo uczciwym człowiekiem. I to, co ja naj, z największą satysfakcją odnotowywałem, to to, że Taki zwykły, szary żołnierz go uwielbia, że oni co dwa lata się zmieniali, przychodzili kolejni, nowi, nowi, nowi żołnierze. A w jakiej randze był ojciec? Yy, skończył w randze podpułkownika. Yy, to wszyscy, jak jeden mąż, mówili, że yy, no, twój tata to jest fajny treb. <grym> I to było najcenniejsze, bo tam koledzy, no to wiadomo, są różni. Ale taki zwykły człowiek, który no, często jest w sytuacji, Takiej no, dyskomfortowej. No, wzięli go, w, jak to się mówiło, w przysłowiowe kamasza, on no, wcale tego nie chciał. No i wszyscy ci, których spotykają na drodze, są przeciwnikami, są wrogami, są e, no, częścią pewnej struktury, w którą ich wrzucono. Ale o starym boberku mówili, no, dobry trep. A to prawda, że dziadek miał talent parodystyczny? A dziadek tak, był w ogóle człowiekiem renesansu, był człowiekiem wielu talentów, ale takich właśnie no takich <laughs> napoły artystycznych, on był duszą towarzystwa, w domu było zawsze pianino, babcia grała, dziadek śpiewał i babcia śpiewała i te wszystkie domowe uroczystości, jakieś tam święta zawsze były okraszone takimi występami, wszyscy śpiewali. A że ja się wstydziłem śpiewać, bo uznawałem to za coś bardzo niemęskiego, o zgrozo, Ach, byłem zmuszony, bo taka była ambicja rodziców i dziadków przy okazji też chodzić do szkoły muzycznej. Mm -hmm. Powiedziałem: No, to dacyt, to wystarczy. To już ta szkoła muzyczna i yy, jest ok, a ja nie będę śpiewał. Na no w szkole muzycznej też trzeba śpiewać, są zajęcia z solferzu, yy, z harmonii, z chóru. No, i tam też odmówiłem współpracy, co mogło skutkować wyrzuceniem mnie ze szkoły. Jakoś to się tam rozeszło po kościach. I pamiętam, jak przyjechałem do dziadków, już byłem wtedy studentem szkoły teatralnej, i na jakieś tam bardzo duże lecie ich pożycia, chyba, nie wiem, 60-60 rocznicę, no i tam zaczęli śpiewać, i ja się do nich dołączyłem. No, to yy, wzruszenie udzieliło się wszystkim, nawet ja się poryczałem. Bo babcia krzyczała: Jaruszka, Jaruszka, ty śpiewasz, Boże. A oni mnie kochali i trudno. No. Wzięli to z dobrodziejstwem inwentarza, że ja mam <śmany> całą masę różnych fajnych rzeczy, w które mnie yy, życie wyposażyło świat. Czy pani Bozia, ale no cóż, no, talentu wokalnego nie mam. No ale ja wracam do tego, że dziadek miał talent paradystyczny, bo podobno naśladował różne osoby, na przykład gości, którzy byli przed chwilą, wychodzili, a on potem ich naśladował. Yy, tak, jeszcze nadawał im imiona i to było świetne, bo to też taki, taka tendencja ludzi ze wschodu. Że te przezwiska, one były zawsze długie, na przykład sympatyczny pan Franio. I to było używane w domu, to jeszcze ja pamiętam, jak różni ludzie się tak do, do tego pana Franciszka zwracali. A, no i tak mój ojciec był generał Kuropatkin. No i wiele, wiele innych tam yy, było postaci z różnymi przezwiskami. A dziadek miał nieprawdopodobny dar dowcipu sytuacyjnego. Tak po prostu jak z rękawa e, przycinał jakiś dowcip i no, można było po prostu się zabić no, ze śmiechu, bo to, no, to no, było skrajnie wyczerpujące. Ja pamiętam, spadałem pod stół i klepałem w blat, krzycząc, dziadek, przestań, ja już nie mogę, przestań, przestań. Zazdrościłem swoim przyjaciołom, którzy jak już ruszyli w świat, ale dalej tam byli jakoś w tym Szczecinku umocowani i jak wracali, to najpierw, za, no zanim dotarli do domu, to szli do mojego dziadka, żeby chwilę z nim poprzebywać. No i dziadek się wygłupiał, wydurnił naśladował różne dźwięki, wydawał jakieś... Je... No to jest jakiś, nie powiedzmy, kaczor, niech będzie. Oczywiście nie Donald. No, jakiś... I on mnie tego wszystkiego uczył. I nie wiedzieć po co. Uczył, nauczył mnie całej masy jakichś wierszyków, piosenek, wymyślonych historyjek, jak na przykład mówią do mnie moi bliscy, jak mówi mama, jak mówi ciocia, jak mówi babcia, jak mówi dziadek. I to każdy mówił na, na mnie inaczej, i to była ładna taka, taka składanka. Ona nie była wierszowana, no ale kończyło się to tym, że. Dla... A, jeszcze głos zmieniałem, bo dziadek postaciował, no i babcia mówiła tak, wujek tak. On sam, jak, jak mówi na ciebie dziadziuś, to dziadziuś mówi: Skarby! No i to śmiesznie wygląda, jak taki, nie wiem, czteroletni brzdąc, wyedukowany przez dziadka, leci taki, taką historyjkę. No. A kończyło się wujkiem, a dla wujcia Hunchfod. No i. No i ten dziadek był nie do przebicia, aż kiedyś zobaczyłem w telewizji Kaczora Donalda. No i. Myślałem sobie, jakie to jest trudne. No, dziadek chyba ten, temu nie podała. A ja może spróbuję. No i zacząłem kłapać tym działem swoim, próbując naśladować głos Kaczora Donalda. No. Czyli Kaczor Donald pojawił się w. w tak, we wczesnym pojedynek... dzieciństwie. W pojedynku, z, pojedynku z, dziadkiem. z dziadkiem. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, po co to robię. Myślałem, że tylko chodzi właśnie o pojedynek z dziadkiem. No a tu się okazuje, że sprawa jest. Nieco innej wagi. To ja teraz jeszcze bardziej nie rozumiem, dlaczego po tym wszystkim postanowił pan zostać architektem, a nie aktorem. Ponieważ jak e, wymyśliłem, to aktorstwo, ten pomysł na aktorstwo przyszedł w pierwszej klasie liceum, kiedy pierwszy raz w życiu poszedłem do teatru, prawdziwego, instytucjonalnego teatru, czyli dość późno. I gdzie to było? W Gdańsku, w Teatrze Wybrzeże byliśmy na dziadach. Z klasą. O, ta wysoka, pękacza. wysoko, Wysoko. Od razu wysoko i od razu mnie to zakręciło potwornie. W ogóle wessała mnie ta, ta rzeczywistość yy, spektaklu. Ty, scena, zapach, światła, wibracja no to było coś nieprawdopodobnego. I ja byłem takim trochę dzikiem z Pojezierza. Yy, jak przyjechałem do tego Gdańska, bo w, tata został przeniesiony. No, siłą rzeczy jego rodzina też. No, i tam zacząłem chodzić do liceum i to jest ta właśnie to wyjście klasy do teatru. No i wiadomo, jak się yy, klasa w teatrze potrafi zachowywać. No, gadają, robią sobie no, żarty. ja ich tak uciszyłem, że znaczy zagroziłem im mordobiciem, jeżeli jeszcze raz usłyszę, że ktoś się odezwie, i steroryzowałem ich. I A to jednak, ojca dla ten, mnie ten dryg wojskowy się. To nawet nie chodziło o dryg przydał. wojskowy, to pewnego rodzaju chuliganka, jakoś, nie wiem, całe dzieciństwo byłem chuliganami otoczony. Nie miałem ambicji zostać chuliganem, ale. Wie pan, no, Ale to, miał pan z nimi przelot. No miałem, miałem i trzeba było się często jakby w dość brutalny sposób upominać o swoje. Mało tego udowodnić, że nie jest się lalusiem jakimś miękiszem, yy, bo się chodzi do szkoły muzycznej. A więc co chwilę były jakieś takie wyzwania, więc jak ja się tam znalazłem w tym Gdańsku, kulturalni młodzi, ludzie, lalusie jakieś takie, Jadzik z Pojezierza, no to czasem dziwne były te, te konfrontacje. Ale e, nie ukrywam, że oni mi imponowali oczytaniem, taką inteligencją, takim już rozbudowanym światem, przecież oni w teatrze byli już kilkadziesiąt co najmniej razy, a ja pierwszy raz. Więc miałem takie kompleksy. Mnie fascynowały samochody jadące wieczorem kiedy się zapalały lampy uliczne i te samochody jechały na światłach. z jednej strony ulicą Grunwalską jechał sznur czerwonych świateł, a z drugiej białych. Ja stałem jak zauroczony. Nikt... Czyli z przodu i z No tak. Nigdy tak? w życiu nie widziałem czegoś takiego. Takiego potoku samochodów. I... No i w każdym razie tak. No to tam te, te, te dziady i przyszedłem do domu, powiedziałem, że chcę być aktorem. No to mnie wyśmiano i że absolutnie. Nie, nie, no bo co to jest za zawód aktor? Nie, nie. Ale, mówię, ale lekarzem też nie będę. Mamusiu, ja rozumiem twoje ambicje, dlatego zostałem wrzucony do klasy biologiczno-chemicznej, bo mama chciała, żebym był tym lekarzem. lekarzem. Jakiś przydatny ps... zawód. Tak, ale oczywiście. Mama jest do tego chora. Poważnie, nieuleczalnie. Przyda się. Medycyna w domu się przyda. I wtedy właśnie wymyśliłem tę architekturę. Powiedziałem, że na pewno lekarzem sorry, nie będę. Nie chcecie, żebym był aktorem, no to nie będę. No jakoś mnie wyleczono na pewien czas. Dobrze, dobrze, ale ja chcę wrócić do tego, że aktor to nie jest y, taki dobry, y, dobry zawód, i że to dla mężczyzny to w ogóle taki <grym> dziwne. Co, co to znaczy, że aktor to nie jest dobry zawód dla mężczyzny? W ogóle, jak pan sobie wyobraża pojęcie mężczyzny? Czy, czy na przykład pojęcie mężczyzny zależy od tego, w jakim się jest środowisku, w jakim się jest mieście, yy, skąd pochodzi rodzina, czy, czy modele mężczyzny różnią się? No myślę, że na pewno to te, te całe uwarunkowania środowiskowe, społecznościowe to na jakim podwórku się wychowywaliśmy. No to mają znaczenie, to nas kształtuje i nawet jeżeli mamy jakiś wypaczony obraz tej męskości, tego, tego faceta, no to jakkolwiek, no to z czym chodzimy przez jakiś tam czas, to nas kształtuje, buduje. No to, to na pewno nie wyobrażam sobie e, świata filmu, teatru bez mężczyzn. No to. To jest bzdura. No, w teatrze kiedyś to w ogóle tylko mężczyźni Dokładnie występowali tak. jeszcze. W rzymskim, nawet we Wietańskim. Więc... Y y A dla pana mężczyzna, co to znaczy dzisiaj? Z pana doświadczeniami, z pana wrażliwością, z pana za wybranym zawodem aktora, co to znaczy? No... Y ten zawód jest obarczony pewnego rodzaju... Y Taką już założoną próżnością, yy, jakimś narcyzmem. Yy, no bo żyjemy z tego, że się pokazujemy mm -hmm. i że się podobamy. No i, czy znaczy chcielibyśmy się podobać, mm -hmm. bo nie zawsze się podobamy. No i oczekujemy na te brawa, i one są większe, intensywniejsze, tym dla nas, aktorów, lepiej. Mm, no więc, jakby, nie, utrzymy, utrzymujemy się z pewnego rodzaju poklasku. Im ten poklask większy, tym większe zapotrzebowanie na tego, tego aktora. O, teraz ostatnio dostał niezłe brawa. Yy, trzeba go wziąć. A jak jest cicho, no to i cicho się robi wokół tego aktora. Mężczyzna jest, yy, no, yy, jest takim eksploratorem świata. Jest go hmm. wszędzie pełno. Yy, oczywiście są miejsca, które są domeną kobiet. Ale i tam się faceci zapuszczają. Ale sytuacja odwrotna również zachodzi. Eksploracja kobieca w świat męski hmm. jest powszechna i znana od dawna. Więc to, to wspaniale, że te, te światy są tak inne i różnorodne, i wspaniale, że one się tak mieszają. Dla mnie, facet to jest człowiek, który daje poczucie bezpieczeństwa, który potrafi zadbać nie tylko o siebie, ale o swoich najbliższych. Potrafi ich ochronić, potrafi sprawić, że będą szczęśliwi, uśmiechnięci i bezpiecznie przejdą na drugą stronę ulicy, czymkolwiek by ona nie była. To teraz od, męs od męskości przejdę do aktorstwa. Są podobno dwie takie podstawowe metody aktorskie, które kiedyś e, anegdotycznie zostały przedstawione przy realizacji filmu Maratończyk, kiedy tam występował Dustin Hoffman. Tak. I e, no, mhm. on bardzo się przykładał do tego, żeby mhm. wyglądać naprawdę na zmęczonego. Mhm. Musiał być zmęczony, więc wbiegał po schodach, zbiegał, wbiegał, po to, żeby być spoconym, po prostu, naprawdę. I obserwował to, grający w tym filmie, Sir Lawrence Olivier mm -hmm. i zapytał go, co ty tak biegasz po schodach? A on mówi, bo ja zaraz wchodzę przed kamerę, muszę być zmęczony. A Olivier powiedział, nie możesz tego zagrać? No właśnie, którą pan woli technikę aktorską? Tej prawdy spocenia, <laughs> czy, czy, czy udania, że pan jest spocony? Czy znaczy ja nie mam w tym względzie, myślę, nie wiem, monopolu na rację i Wolność domku w swoim domu. Uważam, że każda technika, o ile jest skuteczna, e, jest do przyjęcia. E, I ja tak naprawdę, ja mieszam techniki, myślę sobie. Ale ja nie lubię takiego aktorstwa, e, w którym się już, myślę, psychika e, zaczyna gdzieś wyzwalać w zupełnie nie, niekontrolowane rejony. I, i skleja się Rzeczywistość człowiek, tak. I zaczyna się robić dziwnie, bo powiedzmy można yy, przeprowadzić na sobie taki eksperyment, nie wiem, raz, dwa. Nie. Ale żyć w tym zawodzie korzystając z takiej techniki tylko i wyłącznie, myślę, że się nie da, że to prędzej czy później kończy się psychiatrycznie. No, Grotowski yy, właśnie tego próbował, ale jak sam potem powiedział, doszedł do ściany, uh -huh. za którą już były seanse psychologiczne, a nie teatr, i przestał robić teatr. No tak, a paru się... jego aktorów wcale dobrze nie skończyło. Tak. No właśnie, to teraz o takim aktorstwie, które pan uprawia z wielkim sukcesem, myślę o dubbingu, bo to jest pewien rodzaj aktorstwa, który ja bym nazwał, to na, 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 taka moja licencja na, na określenie dubbingu, że to jest ukryty teatr. Hmm, ładne. Ja z kolei mam na to taką, taką sobie wymyśliłem teoryjkę. Hmm. Przepraszam, przepraszam wszystkich, którzy już to ode mnie słyszeli, ale bardzo lubię to. Sam to wymyśliłem i będę się tego trzymał. To jest przejechanie swoim pociągiem po położonych już torach. Mm -hmm. Danusia Stenka kiedyś powiedziała, że to jest z kolei wbicie się w taki ciasny gorset, który często może uwierać, ale jakkolwiek jesteśmy w nim i musimy zachować wiarygodność. No bo bez względu na to, jaki to jest y, typ aktorstwa, y, jaki to jest przekaz, czy to jest radio, telewizja, czy dubbing, aktor, jak kłamie, nie kupujemy tego. Mm -hmm. I tu, no tu jest ta niewygoda, że musimy się poruszać w określonej przestrzeni, no, w, w zamkniętej, wytyczonej, y, bardzo precyzyjnie określonej. No ale, jak, ale to nie może być y, odtwórcze to musi być twórcze. No i wymaga się od nas tej prawdy psychologicznej postaci. Jakkolwiek poważnie to brzmi, to tak niestety musi być. E, I ludzie często intuicyjnie to e, znajdują, tak na Bo tak naprawdę praca e, w tym dubbingu tak się odbywa, tam nie ma miejsca na próbowanie, na, na eksperymentowanie. eksperymentowanie, a może tak, a może śmiało. Bo studio jest wynajęte, jest drogie i tak, to trzeba jasne. zamknąć w określonym czasie. Dokładnie Możemy, możemy sobie, nie wiem, przepróbować raz, drugi, trzeci, no ale to nie jest taka przestrzeń jak w teatrze, czy nawet w filmie. Mhm. Znam aktorów wielkich, wybitnych, którzy nienawidzą dubbingu, bo ogromnie sobie cenią wolność w mhm. tym zawodzie ja to rozumiem i szanuję. Wiem, ile mnie kosztowało, żeby się tu w ogóle w jakikolwiek sposób rozpędzić, napędzić. No, ja byłem przekonany, że to, to moje pierwsze doświadczenie, pierwsze spotkanie z dubbingiem będzie ostatnim. Mm -hmm. I myślę, że wszyscy. to było, to pierwsze spotkanie? To był osiołek Kadiszą. <grywia> to niesamowite, że się ta, 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 to, takie rzeczy pamięta, ale no tak. Taki serial francuski animowany, okay. gdzie bohaterem był osiołek Kadiszą. A ja zagrałem tam, nie wiem, 10 postaci pobocznych, mało, mało znaczących, ale jeszcze trzeba dodać, że wtedy ten dubbing się odbywał w dużo trudniejszych warunkach niż teraz. Nie była tak rozwinięta technologia cyfrowy, cyfrowej, w ogóle nie było, więc wszystko było na nośnikach magnetycznych. No i musiało być jeden do jeden, tam jak w kwestii była pauza, Odbicie, czyli malutka pauza, oddech, yy, jakaś tam reakcja, onomatopeja, yy, no i padały poszczególne słowa, to wszystko to, cały rytm, yy, cała ta złożoność wypowiedzi musiała być zachowana. Nie było możliwości przecięcia się i rozsunięcia tego mm -hmm. i poczekania właściwego czasu w pauzie, żeby móc powiedzieć dalszy ciąg kwestii, tylko no jeden do jeden i jeszcze do tego tylu ilu, tyle ile postaci w scenie, to tylu aktorów przy mikrofonie. A wiadomo, że mikrofony są kierunkowe i tam z boku aktor nie może mówić do tego mikrofonu, bo uzyskujemy taki niedobry efekt. Efekt właściwy jest taki. No więc tam jeszcze się takie balety przed tym mikrofonem odbywały. I to po cichutku. I to, ale absolutnie, bo mikrofon wszystko rejestrował. Szczerze, to było piekło. To było piekło. Yy, I tacy starzy wyjadacze patrzyli z jakąś taką wyniosłością i krytycyzmem na młodego adepta sztuki aktorskiej. Ale, no, powiem szczerze, była to niezła szkoła. Jak się przez to przeszło, no to potem to już było z górki. A właśnie, powiedział pan słowo onomatopeja, czyli wyraz, dźwięk naśladowczy. Mhm. Teraz jest film a, a propos też osiołka. Tak. I o Skolimowskiego z, z osiołkiem w roli głównej. Umiałby pan być osiołkiem i tak I o powiedzieć? Umiałbym. To jakby to. <laughs> proszę zaprezentować. Poproszę. <noise> a, 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 Tak pokrótce. Często a, pana proszę. Krowa o... robi. Mm. Świetnie. Jakbym tak. był na pastwisku. Mm -hmm. Czy często mnie o to proszą? Mm. Myślę, że częściej towarzyszą memu życiu prośby o to, żebym był jakąś już znaną, zagraną przeze mnie postacią. Kaczarem no, Na przykład, albo Julianem i rozpoczyna się koncert z życzeń. Na niektóre panie opiekujące się dziećmi w czasie moich spotkań z dziećmi mają też takie. Czasem pomysły, że a teraz może pan Jarosław e, powie różnymi głosami, a wy zgadniecie, co to za postać. Ja wy bardzo pozostaje pani wdzięczny za ten pomysł. Dziękuję pani uprzejmie. Bo to taki ja... koncert życzeń, no to jakby, znaczy ja no. też to rozumiem. Wiem, co się tam dzieje po stronie widza i już no, rozumiem, akceptuję i szanuję, ale nie lubię takich popisów publicznie to już to na pewno. Gdzieś tam, nie wiem, prywatnie, zaczepiony przez kogoś może e, jakby uda się namówić Boberka, żeby w, wyrzucił z siebie parę słów, nie wiem, Julianem czy Kaczorem Donaldem. Ale nie lubię tego, ponieważ tłumaczę wszystkim, że głos, że postać to nie, to nie jest tylko głos. Dlaczego ja mam tę postać w jakiś sposób e, okradać i no teraz ja Jarosław Boberek, będę chodził po świecie i się popisywał tym głosem. To jest pewnego rodzaju złożony twór. On się nie tylko z głosu składa. Kochane dzieci. Więc zrozumcie, wujka, że nie będzie teraz mówił do was głosem kaczora Donalda, ale prosimy, prosimy. Mówię, dobrze, zrobię to, ale żeby się tylko kaczor o tym nie dowiedział. No i okej, okay, no i to jakoś tam. No jakoś tam przechodzi. Jak piosenka Wyginam Śmiało Ciało zamordowała część naszej populacji, większą część, to miałem całą masę propozycji, żeby wykonać ten utwór publiczny. A ja zadawałem jedno proste pytanie. Jako kto ja mam to zaśpiewać? Jak mnie przekonacie, że to jest dobry pomysł, to proszę bardzo. No ale jako kto? No, 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 no. ale czemu się pani jąka? No, no, bo... Nie, no jako pan, pa, panowie, nie. To nie ja to śpiewam tę piosenkę, to król Julian. No i jak wy sobie to teraz wyobrażacie? No i faktycznie, no tu uhy, uhy. czyli się nie da. Nie, nie da się. A ja mam takie niespodziewane pytanie. Kiedyś byłem na zjeździe ogólnoświatowym, zjeździe Izaur. To mhm. znaczy wszystkich aktorek, które podkładały głos do niewolnicy Super. Izaury z różnych stron świata i była Włoszka, i Francuska, i Chinka mhm. była, i Japonka, i, i, i Amerykanka, i, 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 i z Polski ktoś był, kto, kto u nas podkładał, chociaż nie jestem pewien, czy u nas była Izaura, u nas był lektor chyba, czyli tak, z Polski była pani. Tak, tak, u nas w była tak. pani w każdym razie, zobaczyłem wtedy zjazd aktora, wszystkie były inne. Mhm. No i pytanie, czy pan był kiedyś na zjeździe Kaczorów Donaldów? <śmieniczy> nie, 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 niestety nie miałem przyjemności, a szkoda. O, natomiast miałem propozycję zagrania Kaczora Donalda po ukraińsku i po czesku. No to już mógłbym trzy kraje reprezentować. Ale zagrał. Na takim pan? zjeździe. Gdyby, gdyby do tego doszło. Nie, no, nie. To jest fajnie fantastyczne. Skończyło no. się na samych propozycjach. Nawet zostałem prze, prze, przepytany na, na tę okoliczność przez profesora slawistyki, e, który sprawdzał mój kaczorzy czeski. Powiedział, o, to ja tak samyślim, że to jest ja dobre. A to nie było dobre. Znaczy, wiem, jakim. E, 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 Jakim trudnościom muszę sprostać językowym yy, w języku polskim? Yy, ile to kosztuje, i, i, i wiem, gdzie, gdzie docisnąć, gdzie odpuścić. Nie znając czeskiego, kompletnie sobie tego nie wyobrażam. W każdym razie ta propozycja, oczywiście, jak do mnie spadła, zabrzmiała jak żart. A gdyby pan miał teraz powiedzieć, kim jest Kaczor Donald? Jakim facetem jest Kaczor Donald? On poczciwina jest, choć ma spotwornie trudny charakter. No, jest choleryczny, mm, egoistyczny. Yy, no, ale jest. W, ma swoją radość życia, yy, ma swoją ukochaną. Yy, choć też trzeba powiedzieć, że przez, przez lata. Yy, ta postać bardzo ewoluowała, mhm. bo ten taki klasyczny. Ja mówię o tym naszym takim yy, wyobrażeniu yy, klasycznego Kaczara Donalda. Disneyowskiego. Takiego Disney, tak jak... no Bo nas wszystkie są Disneyowskie, tylko na tak to, jak wymyślił wymyślił Disney. No tak, tak, tak jak ją Disney wymyślił. Tam, no więc ten świat tego Kaczara współczesnego Donalda już jest zupełnie yy, zupełnie inny. Yy. Stary Kaczor Donald, myślę, jest bardziej ciekawy. Ciekawy jest, bliższy e, takiej prawdzie o, no, o człowieku, no bo to wiadomo, że doszło do mm, personifikacji jakichś tam cech ludzkich w, w, w zwierzaku. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego on na święte dzięk czynienia jadł indyki, e, albo dlaczego gufi chodzi w ubraniu. I jest obdarzony wszelkimi cechami ludzkimi, ma nawet głos, a Pluto mieszka w budzie i jakiś taki rodzaj, nie wiem, dyskryminacji. Tutaj tak, nierównego traktowania. No dokładnie, tak jakby jeszcze w świecie tym istniejącym pewien rodzaj niewolnictwa funkcjonował. Mm, dzisiejszy kaczor jest bardziej uproszczony, bardziej wyprasowany, taki mięciutki, dobry, przytulny. Czasem go szlak trafi, jakkolwiek cieplutko go potraktują on się zaraz uspokoi. Wiem, że w Polsce jest akceptowany dubbing w odniesieniu bardzo lubiany, w odniesieniu do filmów animowanych, tak. ale ciągle nie lubimy nie dubbingu ak aktorów. Ludzkie. Dubbingowania aktorów. Mhm. Tak. A, no tak, ludzkich filmów granych przez aktorów. Mhm. I to jest ciekawe, bo właściwie na całym świecie jest to przyjęta forma opracowywania filmów na przykład dla telewizji. Tymczasem w Polsce to się nie przyjęło i kiedy nawet próbowano coś takiego robić, to Widzowie y, pisali listy, y, y, że absolutnie nie chcą, nie życzą sobie. Jak mają myśli, dlaczego? Ponieważ u nas jest y, wieloletnia tradycja szeptanek, czyli. Lektora. E, tekstów, y, czyli filmów, w, w których słyszymy lektora. Y, z kolei świat nie może zrozumieć, jak my możemy oglądać film, tu aktorzy grają, a na to wszystko nakłada się lektor. I on tam gada, gada. Oni tam przecież grają. No a i... on czyta zresztą y, y, zarówno kwestie męskie, jak i y, żeńskie. No tak, i tu Rosjanie poszli dalej i tak. y, oni mają taką dziwną formę, że pani lektorka czyta wszystkie dziewczynki, a pan lektor czyta wszystkich chłopczyków. Mało tego oni jeszcze interpretują. I to jest miazga. Problem. O to jest, to jest oh Boże, tam się tyle <noise> dzieje w dwóch planach: planie filmowym i planie studia, gdzie, e, gdzie lektorzy się nagrywali to jest. No, natomiast no, odpowiadając na pańskie pytanie, mamy wieloletnią tradycję tych szeptanek, myśmy się do tego przyzwyczaili. E, były doskonałe próby dubbingu wiele lat temu. Takie jak Ja, Klaudiusz, czy. Elżbieta Królowa. -Agli, tak, e, Saga, saga Rodów Forsyjtów, fo, Forsyjtów. Tak. I, I to były wybitne rzeczy. Zafia Dybowska, Aleksandrowicz, tak. mistrzyni reżyserii dubbingu. Y I ja pamiętam, e, e, obejrzałem kiedyś e, Klaudiusza e, w polskiej wersji. Z Gantem Tak. I tak się wkręciłem w tę polską wersję że jak potem przyszło jakiś tak przypadkiem obejrzałem mm, oryginał to nie mogłem się z tym kompletnie e, oswoić odnaleźć e, więc tak dobrze był zrobiony ten polski dubbing e, jest e, francuska komedia rrr, e, e, gdzie akcja filmu toczy się w czasach jaskiniowych to polski dubbing jest tak rewelacyjny E, że ja nie uznaję francuskiej wersji językowej. Próbowałem to y, przerobić? Nie. E, ponieważ no, tak świetnie y, polscy aktorzy to zrobili. Więc są przykłady tego, że może być dobrze. Ale kiedyś? E, no, w, w, dubbing do filmu R jest stosunkowo y, niedawnym dubbingiem. Natomiast y, ja wiem, Skąd się biorą złe dabingi w Polsce? No więc mówię, w, w, wiem, dlaczego tak jest, no. wiem, dlaczego tak nie lubimy tych y, y, dabingów w filmach. Przepraszam za słowo ludzkich, ponieważ one powstają w takiej samej y, technologii. Y, y, technologia realizacji jest taka sama jak w przypadku animacji. Animacja nie jest tak wymagająca. Y, Animacja daje większą wolność, a tu przy ludzkim filmie naprawdę trzeba się bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie Blisko zachować. Skóry Blisko skóry być. być. Nie może być za dużo, nie może być za mało. Trzeba wejść w fizjologię postaci, wszystkie pociągnięcia nosem, mlaśnięcia, krząknięcia, yy, a nie ma na to czasu. Zupełnie innej technologii to się powinno odbywać. Przede wszystkim w większej wolności czasowej. No ale z, no znowu, no show ma z gołą i, i co? No i przychodzi producent, mówi: Ja to muszę mieć yy, za tydzień, no. bo to rzucamy do kin. No i. Przyszedł mi do głowy pewien pomysł, żeby wytłumaczyć pana nieprawdopodobny sukces w dziedzinie dambinku. Otóż. Aktorstwo dubbingowe, tak jak pan powiedział, musi wskakiwać na tory przygotowane przez kogoś, zatrzymywać się na tych samych stacjach. Czy to nie to, że panu to tak fantastycznie okazało się być bliskie psychicznie? Czy to nie jest robota pana ojca? Czy to nie jest trochę tak, że dubbing to jest takie wojskowe aktorstwo? Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie to... Hmm. To ciekawe i interesujące, to co pan wymyślił w tej chwili, ale nie, nie. Ja tam widzę dużo więcej wolności, widzę. Tam nie ma, na no tam jest miejsce i przestrzeń na, na artystyczne potraktowanie utworu. No, niech pierwszy przykład, dobry przykład z brzegu. To Jerzy Sztur w roli, w roli Osła w szeregu. Tak. On jest zupełnie różny od oryginału, ale dlatego, że Joasia Wizmur, reżyserka tego dzieła w polskiej wersji językowej, dała panu Jerzemu pewną wolność. I w tym zniewoleniu, jakim jest dubbing, ta wolność, którą ona mu dała, no dała nam tak cudowny, wspaniały efekt bo on tam, no, nieźle odjechał, nieźle poszalał. E... We wojsku to by się tak nie udało. E... Wojsko jest schematyczne, monotematyczne, e... zbudowane na paragrafach i przepisach. A tu tego nie ma. Swemu ojcu mnóstwo rzeczy zawdzięczam, ale no, myślę, że, że Aż tak bardzo do tego, jak pan powiedział, mojego sukcesu w dubbingu, źle, że się nie przysłużył. Myślę, że pan jest po prostu stwarzany przez samego siebie, The Original. Jak my wszyscy. Lubię tę pracę, bo mogę ją wykonywać na tylu różnych polach, w tylu różnych przestrzeniach. Ktoś mnie pyta czasem, a. Co jest dla mnie najważniejsze? Czy jest dziedzina, którą bym y, oddał na. Albo zrezygnował na rzecz którejś? Nie. Bo każda się rządzi swoimi, swoimi regułami. Mnóstwo elementów, cech wspólnych. Y, ale każda jest jakby inną przestrzenią, w każdej y, dokonujemy innych. Odkryć yy, i teraz suma tego wszystkiego daje jakąś nieprawdopodobną wypadkową. To faktycznie yy, często skutkuje tym, że no, moje doświadczenie z dubbingu w pracy przed kamerą yy, nagle się bardzo przydaje. A, a gdybyś ty. Słuchaj, a jakby ci się tak tutaj trochę głos zmienił, a jakoś tam. <grym>, no dobrze. Oczywiście nie jest to nic takiego szczególnego, aktorzy, nie tylko aktorzy zmieniają głosy. Wujek u, u cioci na imieninach też zmienia głos. No, ale no, nie odkryje Ameryki, jak powiem, że no, im więcej mnie tu czy tu, to z, z tym większym bagażem potem sobie idę przez ten świat. No. i to z niczego nie chciałbym zrezygnować. Pięknej dalszej podróży przez świat panowie. Dziękuję bardzo. Zajemie za to. Bardzo było miłe i um, no ogromnie ważne dla mnie spotkanie. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Na program zaprosił Pilzner Urquell. Nic nie pobije oryginału.